Rozpoczynamy pierwszy sobotnim chłodnym okiem. Sobotnie chłodnym okiem. Witam redaktora Tomasza Tarkowskiego. Witam serdecznie i zaczynamy od Planned Parenthood. To kolejna kompromitacja tej wielkiej organizacji. Otóż okazuje się, że oni nie tylko zabijają ludzi, znaczy, bo nie będziemy się bawić. Przypomnijmy, widzą, zajmuje się tak, zajmuje się zabijaniem nienarodzonych dzieci od bardzo wielu lat. Zresztą zabija, żeby było ciekawiej, głównie czarne dzieci. To jest zgodne z ideologią Margaret Sanger, twórczyni feminizmu amerykańskiego, jednej z twórczyń feminizmu amerykańskiego i ruchu aborcyjnego, która mówiła: za dużo czarnuchów. Jest to cytat. To nie jest mój wymysł, tylko to jest cytat z tej pani, która patronuje choćby Wandzie Nowickiej, bo Fundacja Wandy Nowickiej i innym różnym tolerancjonistom, za dużo czarnuchów trzeba wprowadzić aborcję, żeby ich wyrżnąć. No i w związku z tym 70% placówek Planned Parenthood jest gdzie? W czarnych dzielnicach. Nie w Stanach Zjednoczonych, chociaż jako żywo 70% Amerykanów to nie są Afroamerykanie. Więc... I jakoś Barack Obama się na ten temat przeszkadza nigdy mu to. Nie zajął. Mało tego, jakby tego było mało, co też jest bardzo charakterystyczne, codziennie w klinikach Planned Parenthood ginie więcej czarnych dzieci, niż zginęło w czasie całej historii Ku Klux Klanu. Czarnych w ogóle, żeby nie było wątpliwości. Czarnych dzieci dziennie ginie więcej, niż zabił Ku Klux Klan w czasie całej już swojej ta historii. Sama informacja powinna być skrajnie kompromitująca. No, ale to niestety nie wystarcza. Dodajmy, kilka lat temu studenci poszli do Planned Parenthood i zaproponowali, udawali biznesmenów, którzy proponują, że oni dadzą kilka milionów dolarów, ale pod jednym warunkiem, że te pieniądze zostaną przeznaczone wyłącznie na aborcję wśród czarnych. Wzięli. Żeby nie było wątpliwości, wzięli te pieniądze. To było nagrane, był pierwszy skandal. Teraz jest drugi skandal. Otóż dziennikarze śledczy z Centrum na Rzecz Postępu Medycznego, podający się za przedstawicieli firmy zainteresowanej kupnem narządów, udali się do Planned Parenthood, do jednej z głównych ekspertek, lekarzy rzekomo. Znaczy, no pani ma wykształcenie medyczne, ja jednak mam pewien szacunek dla tego zawodu, w związku z tym nie odważałbym się wobec tej pani użyć słowa lekarz. No i wyrazili zainteresowanie kupnem narządów. I ona im powiedziała, że oczywiście nie ma żadnego problemu. Opowiadała o tym, jak zabijać dzieci poczęte, żeby potem można było z tych ciałek wydobyć nienaruszone wątroby, serduszka i inne narządy. No i opowiada o tym, że oczywiście płuca sprzedają te rzeczy w bardzo różnych cenach. Przyznaje wprawdzie, że prawo federalne zakazuje takiego handlu, ale że znaleźli prawnicy metodę, żeby to prawo ominąć i handelek kwitnie. Ta informacja wyciekła, czy pojawiła się dzięki dziennikarzom śledczym prawie już tydzień temu. Myśmy o niej mówili bardzo dużo wczoraj w dzienniku w dzisiaj, to taka nasza potoczna nazwa, taka nasza wewnętrzna, redakcyjna, tak, i na naszych stronach internetowych. Mówiliśmy o tym dość dużo. No dzisiaj warto do tego wracać, ale dodajmy, największe trzy sieci telewizyjne Stanów Zjednoczonych, chociaż skandal jest niewątpliwy. To znaczy, no ktoś zabija dzieci, żeby potem wycinać z nich narządy. Znaczy, to są chińskie standardy. Tam się więźniów zabija i wycina z nich narządy. Tutaj się zabija dzieci i wycina z nich narządy. Pod hasłem oczywiście korzyści dla matek. Największe stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych się o tym nie zająknęły. No dajmy, w Polsce poza telewizją Republika i chyba telewizją Trwam, na pewno telewizją Trwam, nikt się o tym nie zająknął. Nie ma tematu. No powiedzmy sobie szczerze, no to jest prawda o przemyśle aborcyjnym. To jest prawda o tym, co tam się dzieje. To jest przemysł, którego jedynym celem jest trzepanie kasy. No, dobro kobiet, dobro dzieci, interes społeczny w ogóle się nie liczy. Liczy się to, żeby sprzedać organy za od 30 do 100 dolarów za sztukę. Biorąc pod uwagę liczbę wykonywanych aborcji w Stanach Zjednoczonych, większość z nich jest wykonywanych przez Planned Parenthood, no to idą zyski, mogą iść w miliony, jeśli nie miliardy dolarów. No i powiem tak, o tym trzeba mówić. To jest prawdziwe oblicze postępu, to jest prawdziwe oblicze feminizmu, to jest prawdziwe oblicze aborcjonizmu. Nic innego, tylko właśnie to. I nie dajmy się kupić tym bajkom o tym, że im chodzi o dobro kobiet, że im chodzi o to, żeby była wolność wyboru. Jaką wolność wyboru mają te dzieci? Czy że potną je na narządy, czy po prostu wyrzucą do kosza na śmieci? To jest wolność wyboru dzieci, jaką Planned Parenthood proponuje ludziom. Teraz może coś bardziej zabawnego, ale bezpośrednio związanego z tym tematem. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio
ktoś w internecie, nie pamiętam bodaj, jaki to portal internetowy, tak facebookowy to zrobił, pokazał no, skrajną niekonsekwencję tych ruchów lewicowych, które ostatnio nawoływały do ustępowania miejsca ciężarnym kobietom w autobusach. No ale przecież te kobiety, z jakiej racji, jeżeli to nie są dzieci w środku tych kobiet, jeżeli to są płody, no to z jakiej racji ktoś ma ustępować? Zbitki komórek. Tutaj widziałem jeszcze jeden bardzo dobry no, żart internetowy, pokazujący zarodki różnych gatunków. No, zarodek słonika, zarodek bodajże to był chyba koń no, czy krówka, no i był zarodek ludzki. Przy każdym było napisane mały słonik. Bronimy małych słoników, prawda? Mały konik. A potem było zlepek komórek przy człowieku. No, skrajna niekonsekwencja. I drugi temat. No, Gazeta Wyborcza oczywiście próbuje wzbudzić poczucie winy w obrońcach życia w tych, którzy walczą z in vitro, więc publikuje łzawy tekst o tym, co czują dzieci, już dorośli ludzie, którzy poczęli się z in vitro. No i oni oczywiście jak zwykle mówią, że my zgadnę, ten tekst jest przede wszystkim oskarżeniem Kościoła katolickiego oczywiście, i rodzice, wszystkich na przykład tutaj Patrycja i Dawid mówi, ich rodzice byli kiedyś bardziej wierzący, zwątpili, gdy Jan Paweł II skrytykował metodę in vitro. No, znaczy, przepraszam bardzo, albo Pan Jezus jest Bogiem i założył Kościół, albo nie jest. To znaczy, no i to, czy Jan Paweł II skrytykował in vitro, czy nie, jest kompletnie bez znaczenia. Znaczy, oczywiście ma znaczenie, bo jeżeli wierzymy, że Pan Jezus założył Kościół i wierzymy, że Kościół trwa w Kościele katolickim, to wierzymy również, że w sprawach wiary i moralności papież ma pewne prerogatywy. Nie i zawsze poza wszystkim w dalszym ciągu te dzieci traktuje się instrumentalnie. Gazeta Wyborcza tak, znaczy, bierze dość, je po to tylko, żeby tak, kolejną wojenkę z Kościołem stoczyć. Dokładnie tak i z ludźmi, którzy bronią życia. Nie. Co więcej, no, oni mówią, że bzdury są na przykład, że bzdurą jest to, że częściej występują wady genetyczne albo choroby. No, to nie jest bzdura, to jest fakt. Tak po prostu jest. Znaczy to, że oni są zdrowi, chwała Panu. Znaczy to bardzo dobrze, że te dzieci, czy ci ludzie dorośli są zdrowi. Ale to wcale nie oznacza, że statystyki kłamią. Mówił Tomasz Terlikowski w drugim dzisiaj chłodnym pierwszym. Okiem. Pierwszym dzisiaj chłodnym okiem. Dziękuję uprzejmie za nie chciałeś wyrzucić, ale jeszcze wrócę. O tym, co będzie się działo za godzinę, bo za godzinę wraca redaktor Terlikowski i drugi dzisiaj chłodnym okiem. Serdecznie zapraszam.